Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Punktualnie o 9 przybyliśmy do laboratorium diagnostycznego KOBA. Tutaj kolegę Tomasza zastaliśmy przy gołębnikach akurat. Bardzo łatwo tutaj jest dojechać, ja tylko tak już na tytułem wstępu, jakby ktoś tutaj jechał, jak to łatwo dojechać, to powiem, od głównej autostrady trzeba zjechać w na kierunku południowym. Proszę? Droga 408. Tak, tylko ważne, bardzo ważne, żeby na Sośnicowice, gdzie się mieści to laboratorium, zjeżdżać na Węźle. On nie ma opisu Sośnicowice, tylko... No, Kędzierzyn-Koźle, droga 408, tak, wojewódzka. I tam jest właśnie na tym kierunku trzeba się kierować. I jak już będziemy w Sośnicowicach, to na rondzie kierujemy się na Racibórz, na ulicę Raciborską. I trzeba bardzo szybko wykonać skręt w lewo, bo jest też troszeczkę ukryte, ale... To nie przeszkodziło nam tu dotrzeć i zostaliśmy o godzinie 9 rano kolegę Tomasza, jak to zobaczmy, w tych gołębnikach tam buszował. Za chwilę co tam robił, powie nam za chwilę on i za chwilkę też zobaczymy, tam u dołu jest to laboratorium. Będziemy tam sobie, przejdziemy, zobaczymy. No i kolega na pewno nam powie, co ciekawego robią i jak będzie wyglądała mniej więcej temat, co będzie tematem, jak będzie wyglądała dyskusja z ich udziałem podczas wiosennego kiermaszu gołębi, który będziemy organizować 14 kwietnia 2018 roku w galerii Ship Wilson. Także Tomasz, oddaję Ci głos. Witam wszystkich hodowców. W związku z tym, że gołębie sparowaliśmy tydzień temu w sobotę, no to dzisiaj sukcesywnie liczę jajka i spisuję pary, które już te jajka poniosły. W związku z tym, że no po prostu mam taką tendencję, że gołębie lotowe przynajmniej raz w miesiącu podczas tego martwego sezonu puszczam w pary na 2-3 dni. Także no prawie wszystkie pary lotowe zniosły już jajka. W parach rozpłodowych trwało to niestety troszeczkę dłużej, ale jakby uciekłem przed tymi rozami. Mam nadzieję, że wszystkie pary zniosą do piątku, maksymalnie soboty jajka, ponieważ no niestety znowu przychodzą ciężkie mrozy. I ci hodowcy, którzy sparowali te gołębie powiedzmy jakieś 2-3 tygodnie temu, no dużo hodowców dzwoni, że niestety te jajka po prostu im przymarzły i mają straszne odpady, ponieważ jaja są niezagnięte, są czyste. Także dzisiaj taki mały przegląd naszego gołębnika. No wszystko idzie w dobrym kierunku. Tych gołębi no, jest tak zwany ONZ w gołębniku lotowym. ONZ co to znaczy? To jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, ponieważ w naszym gołębniku lotowym na tą chwilę jest 80 paru gołębi, z około 20... Jeszcze raz, 80 par? 80 parę gołębi. Parę, bo się miałem, że par to nie jest. 160, co pomyślałem. 80 parę gołębi. Także są to gołębie pochodzące z różnych hodowli z całej Polski. Są to gołębie od Świnoujścia po Zakopane. Także mamy i gołębie od mojego kuzyna Mariana Jaśkiewskiego ze Świnoujścia, dokładnie z Międzyzdroi. Mamy też gołębie od Stanisława Bobka z Czarnego Dunajca. Także rozpiętość gołębników jest tutaj pochodzących z różnych hodowli z Polski bardzo duża. No ale te gołębki, można powiedzieć, w jakiś sposób tutaj się sprawdzają. Udało się w tamtym roku, mając 60 gołębi młodych do lotu z 18 oddziałów, udało się w oddziale zrobić wicemistrza z typowanych, także jak widać z tej zbieraniny coś tam też da się wykręcić. Zbieranina zbieraniną, ale też jeszcze tak powiedzmy, bo mówiłeś, same polskie, nie masz zagranicznych żadnych? Jeżeli chodzi o gołębie lotowe, to tutaj 100% to są gołębie pochodzące z polskich hodowli. W gołębniku rozpłodowym znajdują się 2-3 gołębie na obrączkach. Tak, trzy gołębie są. Jeden jest na obrączce belgijskiej, jeden na holenderskiej, jeden na niemieckiej. To są gołębie, które otrzymałem od moich klientów po prostu do rozpłodu. Jeden gołąb jest otrzymany od pana Józka Hericha, jeden od Krzysia Norka, a trzeciego gołębia otrzymałem od też Krzysia Norka. Także mam te gołębie tutaj, nawet te gołębie mi się fajnie sprawdzają po nich, także jeszcze to zostanie. Ale taka ciekawostka, w tamtym roku pod koniec listopada przejęliśmy 49 gołębi od kolegi Wincentego Jądy, ponieważ on z powodów zdrowotnych zakończył karierę gołębiową. No i zadzwonił do nas takim bardzo fajnym śląskim sloganem, powiedział: Tumek, albo te gołębie bierzesz, albo im łeb u dupie, bo nikomu nie oddam, daję je w dobre ręce. Polecam to zdanie organizacjom zielonym, ekologom i tym podobne. Także przejęliśmy tą samą hodowlę. No chcemy zrobić taką, w związku z tym, że te gołębie otrzymaliśmy za darmo, chcemy trochę tych hodowców pomóc, ponieważ no, ma problemy straszne zdrowotne, więc chcemy też tutaj parę gołębi po prostu młodych, czy gołębi jego starych, lotowych, przylotowanych. Będzie możliwość zobaczenia tego na szybie Wilson, będą te gołębie pokazane wraz z wynikami. Chcemy tylko... zakupić będziemy. Tak, będzie te gołębie, będziemy te gołębie zakupić, że te całe jakby środki finansowe zostaną przekazane do tego hodowcy na jego rehabilitację. Tutaj jeszcze, żeby nasza relacja była pełna, to wypada przecież przedstawić, bo tutaj my przyjechaliśmy do laboratorium, ale tu się okazuje, jest normalny gołębnik, który prowadzi Tomasz i bierzecie udział w lotach w jakim oddziale? W 0400, Sośnicowice. Sośnicowice 0400. Tak, jest to bardzo... po sąsiedzku odwiedzaliśmy kiedyś tutaj kolegę Tadeusza Bąka, przy okazji go pozdrawiamy. Tak, pan Tadeusz
Mateusz Bąk leci w oddziale Gliwice, w sąsiednim oddziale, z oddziałem Gliwice i z oddziałem Przyszowice stanowimy rejon. Mamy mieć ponoć 10 wspólnych lotów, z czego bardzo sobie byśmy życzyli jako hodowcy. No więcej gołębi będzie na locie. Tak, tak. No ja powiem tak, no jeżeli chodzi o wyniki tutaj nasze z tego gołębnika, no my na razie nie napalamy się tu na jakieś mistrzostwa, na jakieś duże, że tak powiem, spektakularne wyniki, ponieważ nie mamy na to zbytnio czasu, ale nie ukrywam, że trochę nas to wciągnęło i te lotowanie, jak to mówi żona, to jest choroba postępująca moja, ponieważ cały czas tutaj coś dobudowywuje. No najpierw jeszcze kolega na razie żonę ma, bo często się gołębie idą w parze, że się gołębie ma, a później się żony pozbywa. Nie, to żona... Odchodzi ona. Nie, to akurat u mnie jest bardzo fajny układ, żona nawet będzie miała w tym roku swój gołębnik lotowy, gołębi młody. I się będzie na pewno nim zajmowała, nie? Tak, będzie tak. Chodziła, sprzątała, no. Znaczy, i mi... garbaty, aniołki, by mamy nie, uwierzyć. Nie, akurat to, nie? Taką sytuację, że jak no trzeba... Właśnie. Nie ma, jestem na wyjeździe, także żona też gołębi posprząta, na gołębi nakarmi, oblatuje, to przecież żona wkładając 19 gołębi w tamtym roku na 500, robiła 13 konkursów, drugi raz włożyła 19, zrobiła 12. Typowym, jak Nie. Potrafi gołębie też przygotować, potrafi te gołębie złapać, zmotywować, nakarmić, także jestem tutaj bardzo wdzięczny za pomoc. Gołębik na początku zbudowaliśmy tutaj 11 metrów, który budował Józek Heirich, potem w związku z tym, że te gołębie dostaliśmy, dobudowaliśmy jeszcze gołębik rozbudowy. Zobaczmy, no, tak on wygląda. Za dużo nie będziemy pokazywać, bo kradzieże są teraz tak, z tym, że te gołębie, powiedzmy, najbardziej wartościowe z tymi genami wynieśliśmy z terenu laboratorium, są one w specjalnym miejscu i tamte gołębie są parowane. Już nawet nie pytam, gdzie właśnie, żeby mówię tych problemów później uniknąć, tak jak byliśmy wczoraj u kolegi Marka Trzaski, z problemami takimi jak Marek Trzaska, czyli kradzieże się zmagał ostatnio też kolega Andrzej Wiosna. No tak, Andrzej Wiosna, Michał... bardzo niedaleko nas mieszkają, także znamy bardzo dobrze hodowców. Wilczy. Też. Tak jest. No i tak to u nas wygląda, no... Z takich, można powiedzieć, gołąbków, które tutaj mamy, no naprawdę, nie dobra, chcemy... A teraz ja zadam jeszcze pytanie, bo tak jak już jesteśmy tutaj w laboratorium, no tak, bądź powiedzieć, czy szef z BOS-u chodzi, to znaczy, jak im robisz badania tutaj, bo zakładam, że robisz, czy nie robisz z tym badania? Nie, oczywiście, że robię. No i to, powiedz, jak to, jak tak przy takim prowadzeniu, gdzie masz tutaj, popatrzmy jeszcze raz, to zaplecze w postaci tego laboratorium, możesz sobie wszystkie badania sam wykonać tutaj, wspomagając się nawet jeszcze pracownikami. Jak to wygląda? Bo mnie to bardzo ciekawi, czy to na przykład wpływa na bardzo na takie podniesienie tej kondycji zdrowotnej gołębi. A czy no powiem tak, wydaje mi się, że ma to jakiś znaczący wpływ, ponieważ zaczynaliśmy 27 gołębiami młodymi 3 lata temu. Z tych gołębi, jako 3 latków, w tym momencie zostało nam 18 gołębi, z czego 3 gołębie zostały złapane niestety przez jastrzębia, czyli można powiedzieć, że za 3 lata straciliśmy 6 gołębi. Także no, niektórzy hodowcy mówili nam, że nawet nie dokończymy lotu, że mamy za małą ilość gołębi, ale jak widać na te prowadzenie zdrowotne nam się tutaj dosyć dobrze sprawdza. Z tym, że no, na początku to się nawet ze mnie pracownicy śmiali, bo co po prostu te gołębie badałem, stwierdzam, że to jednak nie jest potrzebne, ale mam taką zasadę, że staram się przynajmniej 3 razy w roku badać wszystkie gołębie. O to właśnie chciałem zapytać, bo byliśmy kiedyś podczas wizyty kolegi Zbyszka Oleksiaka, spotkaliśmy tak? Po prostu... waszych pracowników, jak badali gołębie. Zbyszek akurat dokonywał badania wszystkich gołębi i tak było właśnie, że on tam właśnie, jemu chodziło o znalezienie takich nosicieli po prostu. Takich gołębi, które są i na kurację odporne, wszystko, że tak powiem, same mogą nie chorować albo nie mieć objawów takich, ale sam zarażają. I tutaj, czy takie gołębie tobie też się tak, bo jak ty często robisz badania, powiedzmy, i tak jak mówiłeś, robiłeś nawet co lot, tak? Tak, robiłem co lot. I wszystkim gołębiom. Wszystkim. Jak wyglądało to od strony statystycznej? Od strony statystycznej, no powiem szczerze, że te gołębie, w związku z tym, że jak na tych 11 metrach miałem 27 gołębi, więc te gołębie miały no, potężną przestrzeń i no, raczej te choroby nie występowały. Zdarzały się tam u pojedynczych ptaków jakieś, powiedzmy, drobne mikroorganizmy chorobotwórcze, z tym, że zazwyczaj, jeżeli to był pojedynczy ptak, to w związku z tym, że nie leczyłem go, bo nie miałem na to czasu, szkoda było, tak powiem, jednego ptaka leczyć, ale te ptaki odpadały na lotach. Aha. Przykładem takim wybitnym, jeden z naszych ptaków, powiedzmy, miał tam jakieś pojedyncze kolonie gronkowca, włożyliśmy 20 gołębi na 500 i on jako jedyny nie wrócił. No i teraz jak jeszcze zadam pytanie, a jaki rodzaj badań wykonywałeś, bo słyszałem tutaj, mówisz, na gronkowca? Czyli robimy przede wszystkim gołębiom, w tym nawet sezonie robimy tak, przed sezonem badam wszystkie gołębie, teraz po zniesieniu... Pod jakim kątem badania, kątem, to znaczy... Tak, przede wszystkim sprawdzam wszystkie gołębie na rzęsistka, druga rzecz... Żółty guzek, jakby tak ktoś jest. Pamiętał. Druga rzecz, robimy posiewy mikrobiologiczne, wymazy z wola. Wymazy z wola, tak. Tak, wymazy z wola, ale... Co tam wtedy możecie znaleźć? Przede wszystkim szukamy tam tych słynnych gronkowców, paciorkowców, bakterii. Tak, bakterii, Klebsiella pseudomonasa i oczywiście grzybów, bo jednak te grzyby hodowcom towarzyszą zarówno poprzez, powiedzmy, warunki w gołębniku, poprzez karmy, jak i nieumiejętne stosowanie różnego rodzaju preparatów. Bo to jest, że tak powiem, głównym czynnikiem, że hodowcy po prostu robią różnego rodzaju kuracje,
nie czytając składów i wiele razy powielają jeden i ten sam substancję czynną w różnych preparatach i to potem prowadzi... Preparaty właśnie powiedzmy, bo tych preparatów na rynku jest bardzo dużo, różnych, o różnych nazwach zróżnicowane, ale tak naprawdę to tamtych antybiotyków, tych, czyli tych substancji czynnych, to jest po prostu mniej troszeczkę. Jest paręnaście, dokładnie. A firmy, tak powiem, zmierzają do tego, żeby po prostu te tak zwane bomby antybiotykowe, czyli do jednej puszki ładują po 6-7 antybiotyków i to powiedzmy od hodowcy zadziała, ale to będzie rok, 2-3, a jak przyjdzie potem prawdziwa choroba, to nie będzie czym leczyć. To mogę tak przetłumaczyć na prosty sposób, że po prostu z tych 6-7 składników, które są czynne, działa jeden, a na 6 kolejnych, które są inne, ten, że tak powiem, antybiotykoodporność się wyrabia. Dokładnie, a w końcu ten, na ten jeden też się uodporni, ten organizm, dokładnie. Nie będzie czym tego leczyć. Czyli tutaj, jak Tomek wspomniał, właśnie badania, jeszcze raz badania i takie kuracje celowane przede wszystkim. Tak jest. Przede wszystkim no my też zrobimy zupełnie inną rzecz, jeżeli chodzi o dawkowanie, bo tu uważam, że hodowcy popełniają straszny błąd, ponieważ dawkują leki, czyli te środki, nie mówimy tu o ziołowych, tylko stricte o lekach, na litry wody. A to jest moim zdaniem największy błąd i po prostu niepoprawność w leczeniu, ponieważ zobrazuję to jeszcze raz bardzo prosto. Jeżeli facet waży 100 kg, to nieważne jest, czy on wypije 5 litrów wody czy litr wody. Tabletka jest na swoją masę ciała. Tak samo w gołębiarce. Powinno się określić, ile mniej więcej waży stado, określić, ile, że tak powiem, w gramie czy w mililitrze jest substancji czynnej i to przeliczyć na masę ciała gołębi. I nieprawdą jest na przykład, że doksycyklina 20% jest lepsza od 10%. Po prostu tej 20% podaje się jakby dwa razy mniej, ponieważ ona jest jeszcze raz mocniej po prostu stężona. A teraz jeszcze jedno pytanie, ale to wtedy, bo to ten przelicznik na wodę czy na karmę, to jest dość wygodny dla hodowców. Teraz czy nie lepiej by było wtedy stosować takie indywidualne, że przykładowo albo taki roztwór już odpowiedniej dawce dajemy indywidualnie każdemu gołębiowi poprzez jakieś iniekcje do wola, czy też na tabletek jakichś? Można by było robić, ale to jest bardzo pracochłonne. No, ale przy tych 27 gołębiach, jak ty mówiłeś, to no tak, ale teraz mam gołębi 150. No, czyli dla leniwych po prostu jest tak, dla... Czy nie, ja to u siebie inaczej opracowałem w ten sposób, że... Czekaj, przecież ty masz pomocników, żona może podawać. O. Tak, ale to nie każdy chce, jeżeli jakąś kurację robimy na przykład 5, 3, 6 czy 7 dni, no to nie sposób łapać 150 gołębi i każdemu gołębiowi dać. Widzimy, to jest wszystko praca, jeszcze raz praca. Dokładnie, jeżeli chodzi o takie kuracje, jakie trzeba je przeprowadzić, to my zazwyczaj jesteśmy zwolennikami robienia tego na karmy. Czyli na przykład mamy podać, powiedzmy, 10 ml jakiejś substancji czynnej i tak jak u ludzi robimy dawkowanie na dwa, czyli na ranną i wieczorną karmę, czyli te 10 ml dzielimy po 5 rano, 5 wieczorem. Te 5 ml wiadomo, że nie starczy na zdroszenie na przykład karmy dla 100 gołębi, więc rozpuszczamy to w wodzie i wlewamy to na karmę. Z tym, że ja jestem zwolennikiem dawania po prostu tych leków najlepiej moim zdaniem na super dietę. Czyli na przykład robię sobie tak, że gołębie powiedzmy jedzą teoretycznie 2 kg, to kilogram karmy daję po prostu z lekarstwem, pół kilograma rano, pół kilograma wieczorem. Gołębie tę karmę z lekarstwem bardzo szybko mi zjadają, a dopiero potem je dokarmiam po prostu zwykłą karmą, żeby to uzupełnić ich po prostu potrzeby energetyczne. Dlaczego nie robię tego na karmy takie powiedzmy lotowe albo jakieś inne karmy rozpłodowe? Dlatego, że te karmy zawierają bardzo dużo grochu, bobiku i innych rzeczy, a jak wiadomo, groch czy bobik bardziej te lekarstwo wchłonie. Wodę po prostu. Dokładnie, z tym lekarstwem. Poza tym niektóre gołębie w pierwszej kolejności jedzą najpierw groch czy inne rzeczy, więc mogą przyjąć za dużą dawkę. A jeżeli dajemy super dietę, to ta karma powiedzmy w miarę jest jednolita i go pobierają... Nie ma takiego chłonięcia. Tak jest i te gołębie pobierają mniej więcej jednakowo. Ja też jestem zwolennikiem, że jeżeli leczymy, to po prostu przykrócamy gołębiom troszeczkę karmę, żeby nie było tak, że zostawiają, bo jeżeli gołębie są powiedzmy może nie strasznie głodne, ale są głodniejsze niż zwykle, to one po prostu jedzą wszystkie powiedzmy mniej więcej tak samo. I wtedy mamy ta dawka jest, że tak powiem, bardziej taka zbliżona do tej, którą planowaliśmy dać gołębiom. Dokładnie. Pomału będziemy tutaj relację przy gołębniku kończyć, bo zwłaszcza dziecko trafiliśmy na taką pogodę, że jeszcze Tomek może tutaj troszeczkę tak 10-15 minut trwa film wytrwać przy gołębniku, aczkolwiek i tak widzę ręce w kieszeni trzyma zimno. No bo troszeczkę chłodno się robi. Też właśnie chciałem powiedzieć, a tutaj, bo my po prostu Tomka zastaliśmy tutaj rano tak z nienacka troszeczkę, a za chwilę przejdziemy do laboratorium. Także na razie tą część kończymy. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy. Dobry lot. Dobry lot. Zapraszamy dalej.